Cześć, Pablo z tej strony, a oto mój wielki Vortex Gun. W dzisiejszym odcinku zbudujemy działo powietrzne. Zastąpimy powietrze propanem butanem, a także przetestujemy działo na polu bitwy. Rozsiądźcie się wygodnie i w drogę! Vortex Gun to bardzo proste w konstrukcji urządzenie do generowania wirów powietrznych. Składa się z trzech elementów: membrany, zbiornika powietrza oraz dyszy. Membrana przy zwolnieniu gwałtownie zwiększa ciśnienie powietrza znajdującego się w komorze. Wystrzelone powietrze przez dyszę ma większą prędkość od powietrza otaczającego działo. Dzięki tej różnicy na styku tworzy się wir powietrzny, a wirowanie powoduje, że pierścień utrzymuje się przez bardzo długi czas. Konstrukcję zaczniemy od zbudowania prostego stelaża, który pozwoli na celowanie działem. Aby to zrobić, odmierzamy średnicę pojemnika, a następnie z desek wycinamy odpowiednie kawałki. Deski skręcamy wkrętami tak, aby ciasno objęły pojemnik. Na podobnej zasadzie wycinamy i skręcamy pozostałe części stelażu. Nogi będą ruchome, dlatego łączenia przekładamy podkładkami dla lepszego poślizgu, a całość łączymy grubymi śrubami. W ten sposób zbudowaliśmy prosty stelaż, który pozwoli na regulowanie wysokości strzału. Naszą komorę powietrza zrobimy z 200-litrowego pojemnika na wodę. Najpierw robimy mocowanie elastycznej liny, która pozwoli na gwałtowne cofanie się membrany. Mocowanie powstanie z dwóch króciutkich deseczek, a haczyk liny zaczepimy o wygiętą cienką śrubę. Po przewierceniu pojemnika skręcamy obie deseczki. Liny musimy również przymocować do membrany. Z kolejnego kawałka deseczki, śruby i nakrętek robimy mocowanie. Między podkładkami znajdzie się plandeka, a haczyki wkładamy w przygotowane otwory. Pozostało wycięcie otworu na dyszę. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji, jak duża ma być dysza, dlatego zrobimy mały eksperyment. Najpierw wycięliśmy otwór o średnicy 1/3 dna, czyli w moim przypadku 14 cm. Przetestujemy zasięg działa, a następnie zwiększymy średnicę do 2/3 średnicy dna, czyli do 28 cm. Teraz już wszystko powinno być jasne. Po przyklejeniu membrany w ten sposób zaczepimy haczyki. Membranę zrobimy ze zwykłej plandeki. Na plandece odrysowujemy średnicę zbiornika i wycinamy z kilkucentymetrowym zapasem. Zrobiłem kilka testów tej plandeki i wygląda na to, że bardzo łatwo się pruje. Dlatego w miejscach najbardziej wrażliwych przykleimy wzmocnienie z taśmy klejącej. Największe ryzyko przerwania występuje w miejscu, gdzie zamocowana będzie lina, czyli w centrum membrany. Środek przeszywamy czymś ostrym i przykręcamy mocowanie liny. Jesteśmy już na ostatniej prostej. Wystarczy, że przykleimy plandekę do zbiornika i zaczepimy haczyki.
Jesteśmy gotowi do testu, ale zanim to zrobimy, nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału, bo przez wakacje będzie tutaj gorąco. Zgodnie z obietnicą, na 200 tysięcy subów budujemy go-karta napędzanego silnikiem pulsacyjnym. Jestem miło zaskoczony prędkością, z jaką zbliżamy się do magicznej granicy i bardzo Wam za to dziękuję, ale jednocześnie zwiększyło się ciśnienie. Kilka dni temu zamówiłem już części do silnika pulsacyjnego, a w kolejnym odcinku zbudujemy taki silnik, żeby sprawdzić jego osiągi. Musimy wiedzieć, ile takich silników będziemy potrzebować, aby rozpędzić naszego Pablo Karta do przyzwoitych prędkości. Pamiętajcie też, że to Wy decydujecie, jak będzie wyglądał Pablo Kart, a w ostatnim głosowaniu z shortsów wybraliście duże koła na tył i małe na przód. Kolejna ważna decyzja, czy montujemy jedno siedzenie, aby nadać wózkowi bardziej sportowy charakter, czy dwa siedzenia, aby móc przewieźć drugą osobę. Piszcie w komentarzu, kogo byście chcieli zobaczyć na siedzeniu pasażera. Zastanówcie się, którą opcję wolicie, a tymczasem wróćmy do testu. Komorę powietrza wypełniamy dymem, abyśmy lepiej widzieli pierścienie. W teście sprawdzimy maksymalny zasięg działa. W tym celu zbudujemy wieżę z puszek i będziemy do niej strzelać z różnych odległości. Zaczynamy od 2 metrów, a po każdym zestrzeleniu będziemy zwiększać odległość o 1 metr. W wietrzny dzień z małym otworem udało się zestrzelić cel oddalony o 7 metrów, ale zanim powiększymy otwór, spróbujmy czegoś jeszcze. Nie byłbym sobą, gdybym nie użył propanu butanu zamiast dymu, ale z tym musimy poczekać, aż się ściemni. Komorę powietrza napełniam propanem butanem, który został z silnika odrzutowego. Kilka metrów od działa odpalamy mały palnik. I w taki sposób powstają ogniste wirki. Chyba nie muszę mówić, żebyście tego nie robili w domu. Teraz zwiększymy średnicę dyszy i jeżeli pogoda pozwoli, porównamy zasięg działa. Jak widać, prędkość wiatru wzrosła na tyle, że wysysa mi cały dym z komory. Na szczęście zostało mi jeszcze jedno nagranie zza kulis. Tak to wyglądało w spokojniejszy dzień. A tak to wygląda dziś. Dlatego przenosimy się do garażu, gdzie na spokojnie przeprowadzimy test. Jestem przekonany, że działo ze zwiększoną dyszą ma znacznie więcej siły. Sprawdźmy to na puszkach. Widać znaczną różnicę. Puszki się nie przewracają, one zostają zdmuchnięte.
Podsumowując, zdecydowanie lepiej spisuje się działo z dużą dyszą, a według mnie w zupełnie spokojny dzień udałoby się zestrzelić puszki nawet z 20 metrów. Niestety pogoda nie do końca dopisała, ale i tak było super. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Polecam ten projekt wszystkim osobom, które mają trochę wolnego czasu w wakacje, a ja już się z Wami żegnam. Dzięki i do zobaczenia.